Cześć, mam na tej strony Deckeria, witam Was w kolejnym poradniku z Diablo. Jak już mówiłem w wcześniejszym poradniku, dzisiaj zajmiemy się złotnikiem. Złotnik pełni bardzo poważną, może nie tylko co poważną, ale co sporą, funk dobrą funkcję, że tak powiem, podobną do Kowala. Teraz troszeczkę tak źle to obrałem w słowa i widzicie, że złotnik jest bardzo przydatny tak jak kowal. Przechodzimy do złotnika. Czy on zajmuje się w każdym akcie? Niestety nie wiem, nie, 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 nie miałem możliwości tego sprawdzenia yy, więc tego wam nie powiem, ale chyba tak jak kowal zajmuje się, yy, tak jak kowal yy, znajduje się w każdym akcie. Yy, standard tak samo jak u kowale jeśli znajdziemy sobie na jakieś stół, przechodzimy do danej zakładki. Tutaj wykonaj tak samo ku, i kowala. Połącz klejnoty. Co tutaj możemy? Możemy połączyć klejnoty. Jeśli mamy na przykład takie klejnoty, tutaj u mnie mam na przykład to nie tylko moje klejnoty, czy znaczy to nie wszystkie moje klejnoty Jeśli mamy trzy słabsze klejnoty, możemy wykonać jeden lepszy. Wykonaj kosztuje 55 zł. I z tych trzech... Zro... A, to było chyba... A, to było dwa. Czyli z tych dwóch zrobi na... zrobiły nam się dwa te. Trzy jakoś tak co się pomieszą ale dobra mianowicie ze słabszych robimy mocniejsze i to możemy z różnych yy, z różnych diamentów zrobić następnie wykonaj biżuterię i tutaj szczerze więc nie wiem o co chodzi mianowicie chyba również są takie schematy żeby wykonać biżuterię lub yy, po prostu nie mamy odpowiednich materiałów ale tutaj widzicie nie wiem chyba albo jakiś nie wiem nie wiem w ogóle co tu się stało że nie mogę nic wykonać więc niestety to musimy pominąć ale tutaj standardowo wykonujemy sobie biżuterię czyli tak jak u kowala robimy sobie jakieś klejnoty i chyba nie wiem czy właśnie nie robimy też y, pierścienia i inne tego typu rzeczy dobra usunąć klejnoty mamy jakiś klejnot usunąć klejnot cztery koła kosztuje usuwamy mamy broń i mamy nasz klejnot czyli usuwamy sobie klejnoty z jakiejś tam broni przeszkód tutaj możemy sobie przeszkolić Yy, yy, naszego złotnika, że tak powiem przeszkolimy, mamy rankę dziewiątym tutaj nie szkolimy po trochu tylko co level, dlatego jest to droższe yy, i słuchajcie to taki my, króciutki poradnik który chciałem wam przekazać yy, tą informację yy, jakie ja posiadam mimo, że komuś się to przydało, jeśli nie no to mówi się trudno ten poradnik jest bardziej dla takiego, kto jeszcze nie grał w tą grę albo kto zaczyna yy, i po prostu Aha, może jeszcze nie powiedziałem innego co dają te klejnoty w sumie bo tak zaczęłam o tych klejnotach ale nie wiedziałem co one dają Dodają one zdolności Każdy klejnot ma swoją zdolność Mianowicie załóżmy ten klejnot Jeśli wsadzimy go do broni a wręcz i z dystansu otrzymują 3 punkty obrażeń przy trafieniu Czyli jakieś dodatkowe po prostu do pałki że tak powiem I każdy klejnot ma co innego. Tutaj jeśli damy do broni plus 15 punktów życia przy trafieniu hełm plus 9 punktów życia Inne czy do innych rzeczy plus 22 do witalności Gdzie możemy wsadzić sobie klejnot? Nie wszędzie, nie w każdy ubiór że tak powiem Możemy wsadzić gdzieś na to miejsce Czyli no, jak Tutaj musi być, tam właśnie ma wsadzony klejnot, takie kółeczko. Widzicie, tu na dwa kółeczka są, tutaj jedno, czyli ile kółek tyle możemy sobie wsadzić yy, diamentów. Yy, na przykład możemy pokazać, nie o jest, widzicie, tutaj pisze pod podstawowe i yy, puste gniazdo. Czyli tutaj, jeśli kupimy, możemy sobie wsadzić jakiś klejnot i wtedy yy, po prostu mamy jakąś dopałkę do danej broni. Czy znaczy to gdzieś pisze? Tak, pisze, czyli plus 14 do zręczności, plus 14 do inteligencji plus 6 do zręczności, plus 9 punktów życia. Bardzo, bardzo przydatne możemy sobie dopalić nasze przedmioty i daje to bardzo fajną funkcję. Więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się. Cześć.